Młoda Maryla Rodowicz, stare Rodowicz piękna? Gdy zaczynała swoją karierę, spragnieni dobrej jakości rozrywki obywatele PRL-u nie mogli oderwać oczu od słonecznego blondu włosów pięknej dziewczyny z gitara. Debiutowała na jej festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Od tamtej pory wylansowała wiele niezapomnianych, wciąż popularnych przebojów. Takich jak Balada Wagonowa czy Malgoska. Jest również znana z występów w wielu filmach. A przez kilka lat wcielała się w postać ciotki Ulki w popularnym i lubianym serialu Rodzina Zastępcza. Maryla Rodowicz to postać wyjątkowa również ze względu na swój unikalny styl. Jej kolorowe i odważne stroje zawsze przyciągają uwagę i wyróżniają ją na tle innych artystów. Nic dziwnego, że sama piosenkarka opisuje swój wizerunek jako oryginalny. W 2021 roku miał premierę film dokumentalny, w którym widzowie mogli zobaczyć wiele pięknych chwil z barwnego życia Maryli Rodowicz. Pamiątkowych zdjęć i nagrań, a także poznać tajemnice jej życia prywatnego, takie jak przyjaźń z Heleną Wądryckow czy plotki o romansie z Danielem Olbrychskim. Nie ulega wątpliwości, że Maryla Rodowicz od zawsze prowadziła barwne życie, w którym nie było nigdy miejsca na nudę.